Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6. Ja jestem Safe Mode. Zapraszam was dzisiaj na kolejne tutaj potyczki naszymi tutaj mapkami. Dzisiaj Chimpsy. Postanowiłem, że chcę przejść jak najwięcej tych mapek, żeby zdobyć tutaj u nich ranki nasze. I prawdopodobnie tych mapek z poziomu Easy czy Medium na tym trybie Beginner już nie zobaczycie. Dopiero później z tych wyższych, troszkę bardziej zaawansowanych będę te tryby jeszcze ogrywał. Na razie skupimy się głównie na Chimpsach, Half Cash oraz Impopable. I to właśnie pytanie do was. W tym momencie gdzieś tutaj nade mną wyskakuje wam ankieta. Proszę was, zagłosujcie, co ma być w kolejnym materiale. Czy Chimpsy, czy Half Cash, czy będzie Impopable. A może też wasze wyzwanie. Oddajcie swój głos, żebym ja wiedział, co chcecie, żeby było na następnym materiale. A dzisiaj in the loop. Indelup na hardzie i oczywiście Chimpsy. Zostaje nam tutaj jeszcze Half Cash, ale to może sobie jakoś inaczej ogramy, albo ogram sobie to na live'ie. No zobaczymy jeszcze, jak to w ogóle wyjdzie, ale czekam oczywiście na wasze tutaj głosy i nie bójcie się tutaj dawać swoich komentarzy. Dobra, to w takim razie próbujmy. Spróbuję tutaj troszeczkę podobną taktyką, co grałem poprzednio, chociaż nie wiem, czy tutaj akurat ona zadziała, ale można oczywiście to zawsze spróbować. Więc stawiamy tutaj jedną pojedynczą małpkę, może postawimy dwie, może jednak będę na dwóch małpkach troszkę lepiej działa. To nam działało. Mamy dwie małpeczki dołu blisko siebie. No i puszczamy tutaj nasze rundy. Zaczynamy od rundy szóstej, więc zobaczymy, co to w ogóle będzie. Na razie tak, mamy jedno życie, Chimpsy, czyli zero naszych tutaj upgrade'ików jest. Okej. Leciutko pod speeda pójdźmy teraz. Nie zasięg, a speed jednak, wiecie, nie zasięg, a speed, to jest bardziej ważne i oczywiście triple shoty, żeby po prostu faktycznie lepiej to tutaj wszystko ogarniać. Ale myślę, że taką to taktyką sobie tutaj powinniśmy jakoś tam dać radę. Najbliższy problem będzie oczywiście na pancerzu, no ale zobaczymy. Bo kamo rozwalimy, bo będziemy ich budowali pod 032. Tutaj problemu żadnego nie będzie, jedynie jak mówię po prostu tylko i wyłącznie problem z kamą może się tutaj wam pokazać. Nie możemy tutaj oczywiście zarabiać, czyli wszystkie farmy, wszystkie sposoby do zarabiania są tutaj wykluczone, a nie, przecież tutaj postawimy jeszcze Gwendolinę tutaj. W tym miejscu, tak, mówię Gwendolinę, bo to jest kobieta i tak kurczę, wiecie, tak ciężko w ogóle to jakoś sensownie nazywać później, bo to aż nienaturalnie brzmi. Dobra, tu buduję tą jedną mapkę od razu na 032, bo ona nam tutaj da nam bardzo fajny zasięg, to pewnie, że tu się zostało triple darcy, więc tym bardziej trzeba od razu je strzelić maksymalnie jak możemy. Dobra, zbierajmy teraz na Gwendolinę. Postawimy ją w tym miejscu, tak? Ach, to się na pewno bardzo często mylił z tym. Postawimy w tym miejscu, no i następnie będziemy zbierali już na ninja chyba pierwszą. Tutaj pójdzie ona. I później będziemy kombinowali coś z tą oto lokalizacją. Zobaczymy jeszcze, jak to w ogóle nam wyjdzie. Na razie spokojnie, easy gramy. Pierw Gwendolina, a później dopiero polecimy tutaj z triple dartsami u drugiej naszej małpki. I no. No właśnie. Okej, udało się jakoś to fajnie ogarnąć. Powiedzmy tutaj. No i dobra, jak już mamy tutaj kolejną naszą jednostkę, to będzie już naprawdę spoko. Teraz tylko może tego, że tutaj zaupgrade'ujmy, oczywiście pod triple darcy, później pod zasięg. No i powinno być w miarę fajnie, w miarę prosto. Czy go ustawię na strongi? Chyba tak, na strongi będzie tutaj bardzo fajnie działał, chyba że on musi nam rozwalić pancerz głównie. Potem tutaj jest, żeby ten pancerz tutaj całkowicie nam zjechał. Okej, no i jak widzicie, poszło bardzo sprawnie. Teraz co? No próbujmy teraz coś odnośnie ninja tutaj zadziałać. Ninja postawimy tak, żeby tutaj później jeszcze alchemika może oczywiście doszczelić. Dobra, tutaj postawimy ninja. Dwa razy na górną ścieżkę. Widzicie, że jest pełny zasięg. I... to czy to? Właśnie z tym mam zawsze dylemat. Dlatego na razie to sobie zostawię, ale chyba pod cofanie pójdę jednak. Ale dobrze, teraz alchemik. Stawiamy go gdzieś w ten sposób, żeby na tutaj, wiecie, mógł coś szczorać na dół, bo to, wiecie, to jest darmowy damage, więc głupio byłoby go nie wykorzystywać. No i dobra, w tym momencie nasza ninja małpka potrafi już teraz rozwalać lidy, więc kamo pancerz problemu dla niego żadnego nie ma. Zresztą jak widzicie, z tym również nic on sobie nie robi. To czy to? To jest zawsze największy dylemat, powiem wam szczerze. To jest zawsze największy dylemat, czy cofanie, czy jednak to? Dobra, cofanie. Pójdźmy standardem, tak jak idziemy zawsze zresztą. żeby, wiecie, bez większego tutaj kombinowania. I teraz co? Teraz przydałoby się pójść albo w magów, albo tak jak poprzednio postawić sobie w supermałpkę. Chociaż chyba jednak w magów wolałbym pójść w tym przypadku. 32 runda. No właśnie. 32 runda to może bym jeszcze supermałpkę sobie strzelił fajnie w tym miejscu. Nie wiem jak będzie z zasięgiem, bo pójdę oczywiście tak jak poprzednio 2 razy na zasięg. Bez wykrywania kamo. Ten budynek bym tu jakoś strzelił. Tutaj budynek bym strzelił w ten sposób. Chyba mi ninja małpkę złapie. My damy teraz tańsze upgrade'y. Nawet damy dwa tutaj upgrade'iki pod to. No i dobrze, myślę, że strzeliłem go. A nie, on już tak się jest poza tą kwotą, ale chyba tak, bo mogę zobaczyć po tym upgrade'zie. Tak, 540, mamy 460, więc jak najbardziej udało się tutaj strzelić w tą idealnie. Aj, troszkę się boję z tym pierwszym. Z tym pierwszym mapkiem troszeczkę się boję, powiem wam szczerze. Ale zobaczymy. Dobra. Super range i oczywiście jeszcze raz to strzelimy i zasięg będzie już naprawdę bardzo fajny, to będzie, że dostrzelimy mu alchemika, to już w ogóle to będzie bardzo fajnie tutaj wszystko się prezentowało. I tak, że będziemy chcieli zrobić, żeby ten alchemik tutaj jednak był też dostrzelony. Dobra, widzicie, zasięg jest aż tam na sam dół. Dokładnie to chcieliśmy uzyskać. Są tańsze upgrade'y, więc upgrade'owanie super małpki też jest bardzo przyjemne. Jak najbardziej. No i co? Polepszmy pierwsze co naszego tutaj naszą ninja małpkę, a teraz możemy już powoli polepszyć tutaj właśnie naszą super małpkę. Jak tam? A spokojnie, easy, bez żadnego większego problemu, jak zresztą teraz to widzieliście. No i co? Teraz on już bije pancerz, więc bardzo fajnie, bo małpka w tych upgrade'ach, czyli 0,2, nie bije oczywiście tutaj pancerza, więc teraz jak najbardziej już potrafi. Ma teraz jeszcze większy zasięg, więc widzicie, to jest prawie cała mapa. Jak dostawimy tutaj jeszcze jedną supermałpkę w tym miejscu, tak, to będą 2 supermałpki, to już naprawdę ten damage będzie naprawdę bardzo porządny. I to, laserowe oczy? Nie, to bym nastrzelił, bo uwierzcie mi, to jest zbyt pozorno bardzo opłacalne, bo teraz dodajemy 3 warstwy jednym shotem, więc jak najbardziej, o to się właśnie nam rozchodzi zawsze, żeby ten damage był jak największy zawsze. Myślę jeszcze o Wizardzie jednak, żeby ściągał mi camo. Bo to albo to mogę pójść. Dobra, dajmy tutaj pościąganie camo. I w ten sposób już nasza super małpka widzi camo zawsze. Wszystko będzie ok. Dobra, dajmy mu przynajmniej laserowe oczy. I pytanie teraz, czy już zbieramy od razu na kolejne upgrade, czy jeszcze sobie tutaj chwileczkę pooszczędzamy. To jest dobre pytanie, tak naprawdę. Jeszcze mógłbym strzelić helikopter pod cofanie. To zawsze jest bardzo fajna opcja, bo wtedy więcej możemy tutaj troszeczkę robić. Zobaczymy jeszcze, jak to tutaj wykombinujemy zaraz. A póki co, jeszcze bumerang jest ciekawą tutaj propozycją, tak naprawdę. Czy zabudować tego? Chyba tak, chociaż ten byłby jeszcze lepszy. Blundziców jest... Jak widzicie, na razie sobie radzimy w miarę, więc może poczekajmy. Zobaczymy, jak nam się grało. Potoczy, może faktycznie będziemy musieli w coś innego zainwestować tak na szybkiego, więc na razie może tutaj pooszczędzajmy chwileczkę, przynajmniej dajmy sobie czas do 52, 3 rundy, żeby postanowić, w którą stronę pójdziemy tak naprawdę, bo jak widzicie, w tym momencie z żadną jednostką nie mamy większych problemów, więc jeszcze 2 rundy spokojnie możemy chyba przeczekać, nic się nam złego w tym czasie chyba nie stanie. Tylko żałuję, że supermałpka jest troszkę za daleko od Gwendolina. I myślę, czy mógł nie przesunąć go troszeczkę w tył. No ale dobra, wiecie co? Może tego nie będę robił, bo troszkę byłoby słabe. Dobra, zabudujemy super małpkę i pozbieramy na Sun Avatara. To będzie drogie troszeczkę, to będzie drogi upgrade'ik, no ale jak wydaje mi się, będzie to dobrze wydane, no 20 000. No dobra, okej. I to ciekawe, jakie wy macie najlepsze taktyki właśnie na Chimpsy czy na Half Cash. Jak widzicie, ta taktyka, którą podałem w poprzednim materiale właśnie Half Cash, tutaj również się jak najbardziej ona spisuje. Widzicie, że to bardzo dobrze na tym oto przykładzie. Mapka jest troszeczkę innej postaci i nawet do połowy oni tutaj nie dochodzą. Oczywiście, Half Cash macie mniej pieniążków, więc w tej rundzie nie miałem takiego zestawu. Miałem o wiele gorszy. Była pewnie super mapka, pewnie ona, którą sobie stała, ale jeszcze nie była ona tak zupgradowana jak w tym oto momencie, więc tak, tutaj jest ta różnica jak najbardziej widoczna. Ale i tak się wydaje mi się, że taktyka jest naprawdę genialna. Jest po prostu genialna taktyka. Na większość mapek wam się ona jak najbardziej sprawdzi. Czyli dwie dart małpki, później oczywiście Gwendolin. Musi być wręcz pod ten jego upgrade'ik, który daje wam właśnie ten damage od ognia. Jak najbardziej to jest bardzo mocne. No a super małpko to jest jakby takie uzupełnienie całej naszej mocy już tak naprawdę. Teraz tylko myślę, czy nie dawać tego 13 usuwanie camo, bo większość chyba już będzie to widziało, bo tutaj będę głównie skupiał się w tej sekcji. Ale też myślę o super małpce, znaczy o magu. Postawię maga, bo jednak on jest przyjemny. Ten mag akurat to w tej postaci jest bardzo przyjemny. Od właśnie rozwalania różnego typu sterowców, czy nawet zwykłych balonów. Też sobie daje radę na tym czwartym oczywiście upgrade'cie. Znaczy na tym też, jak widzicie, jest jak najbardziej ok, bo widzicie, to jest damage jego głównie. Widzicie, jak tutaj to leci. Super małpka oczywiście to jest kozak nad kozaki, no ale Wizard też sobie bardzo fajnie oczywiście z tym wszystkim radzi. Tym bardziej, że ma spoko już alchemika, który go polepsza. Teraz jest polepszany jeszcze Gwendolin. Ciekawe, czy Gwendolin wtedy sięga do super małpki. Teraz zobaczymy zresztą. Jak widzicie, teoretycznie tu by sięgał z zasięgiem swoim. Jego skill chyba działa troszeczkę w inny sposób, jego aura. I ona chyba się nie patrzy na jego standardowy zasięg. To zobaczymy za chwileczkę, jak on to użyje wreszcie. Że musi mieć jakiś motyw do użycia, czyli coś musi się zbliżyć aż tak blisko jego, żeby on musiał tego po prostu użyć. Na razie... No tak średniało powiem, tak średniało to idzie. Taktyka jest naprawdę mocarna, tak mocarna, że nic tam do sobie nie przechodzi. Runda 63 nawet nie zauważyłem, kiedy ona była. A jak wiecie dobrze, to ta runda sprawia mi zawsze najwięcej problemów. Tutaj nawet nie czuć tego, po prostu nawet nie czuć. Sun Avatar jednak jest super genialny. Zawsze szedłem w tą dolną ścieżkę, ale tutaj wam powiem, że ta ścieżka, w którą teraz idę, jest o wiele mocniejsza. Naprawdę ona jest o wiele mocniejsza. Jednak nie opłaca się w tą dolną pod tego naszego tutaj Batmana tak zwanego zawsze iść, nie patrząc się na nic. To możecie iść jako drugą super małpkę. Ale Sun Avatar wam wszystkie tutaj zestawy tych ataków grupowych rozwali. I to musicie oczywiście zaopatrzyć, ale pamiętajcie zawsze must have obok postawić tego alchemika, który też zrobi swoją robotę. Dobra, chodźmy tutaj blundzicu, wreszcie tutaj zrobimy. Tego czarnego? Nie, dla samego wyglądu bez sensu, ona bez sensu. Fajny jest ten awatarek, muszę powiedzieć. Nie wiem, czemu go jeszcze nigdy w miniaturce nie wykorzystałem. Naprawdę jest spoko, można go tutaj spokojnie wyciąć, obrobić tutaj krawędzi i naprawdę on by bardzo fajnie w miniaturce wyglądał. Mam nadzieję, że nie zapomniałem tym razem tego użyć. Naprawdę bardzo fajny, przyjemny awatar. Grafika, awatar, pojęcie względne, jak to prawidłowo było przewracać. Tak, wiem oczywiście, że nie używam standardowej jego skilli, ale jak sami widzicie, nie potrzebuję tego używać. Radzę sobie spokojnie bez tego. Myślę, że o sabie, żeby postawić tutaj saba od to 40 000, myślę, że chyba na to nazbieram. Ale zobaczymy zresztą na chwilę. Tu wiecie, to mam pomoc bardziej z czarnymi sterowcami. I później skill ma mi pomóc w walce z badem. To jest naprawdę bardzo mocne. Nie buduję innych upgrade'ów, bo chcę głównie pod to go wykorzystywać. A i tak się do niego wątpię, żeby oni doszli. I też tutaj Sun Avatar będzie później mi bardzo potrzebny w przypadku bada. No, z nim będzie nie lada problem, tak coś czuję. Ale, jak mówiłem, sabik pod ten skill spokojnie sobie z badem radzi. Jeśli go leciutko zranimy już chyba, nawet wystarczy, że chyba jedna warstwa badowi padnie, to wtedy on chyba na jednego shota go bierze. Bo tu też będzie, że mówiliście, że ten skill jest po prostu taki mocny, że on rozwala tego bada, ale dopiero jak jest on lekko radny. Że takiego czystego, postawionego bada on nie jest w stanie rozwalić. dlatego mamy już skilla. Jak najbardziej ok, jak przyjdzie ząg, też możemy go oczywiście użyć. Dopada jeszcze spory kawałek drogi przed nami. Tego nie ma co budować, bo oczywiście to nie działa na chipsach. Żadna forma zarabiania tutaj nie działa. Czekajcie, trzeba sobie oczywiście herbatki nalać. Pytanie, czy każdy z was już oddał swój głos? Jeśli nie, to pamiętajcie, że w kartach, które są ukryte gdzieś, o tutaj, gdzieś tutaj nade mną, w takim wykrzykniku, ta ankieta jest cały czas widoczna, którą podałem wam na początku tego materiału. Pamiętajcie oczywiście oddać swój głos, jaki tryb chcielibyście, a jeśli nie widzicie w jakiś sposób tej karty, to pamiętajcie, w komentarzach też możecie to napisać, a jeśli ktoś już to napisał, to po prostu dajcie łapkę przy jego komentarzu, też może być jak najbardziej, albo napiszcie swój własny komentarz, nie ma żadnego problemu, jak każdy komentarz, to pamiętajcie, bo wiele osób o tym nie pamięta, każdy komentarz czytam, tutaj nie ma żadnego problemu, na pewno jeśli coś napiszecie mi pod filmikiem, ja to przeczytam, nie zawsze odpowiem, ale zawsze dam łapeczkę wam pod waszymi komentarzami i serduszko raz na jakiś czas też oczywiście rzucę coś. Niektórzy śmieją, że daję zawsze serduszka, ale to jest nieprawda, nie zawsze daję serduszka, często, ale nie zawsze. Tak to można najprościej powiedzieć. Myślę, że powstanie to jeszcze jednej super małpki, ale no tego chyba wolałbym mieć. Weźmy rzutą 90, fajnie jest go mieć, on wam w większości wszystkie tutaj DDT rozwala. DDT po prostu nie istnieją, gdy on jest na mapie, więc chyba wolałbym jego tutaj mieć postawionego, tak naprawdę. To będzie spoko wyjście. W razie pomogę jeszcze postawić tutaj oczywiście Spy Factory, które później szczelimy sobie oczywiście pod termę, żeby wszystkie tutaj ona rozwalała. No zobaczymy jeszcze, jak tutaj to rozegramy. Na razie no wszystko ściąga jedna jednostka. No dobra, ty mu pomagasz. Widzicie? 160 000. Ten dla porównania ma 300. Więc tutaj najprościej widać to, że no naprawdę nasz mag spokojnie dorównuje super małpce. Naprawdę spokojnie on dorównuje. Jest może w lepszej pozycji, bo on zaczyna strzelać jako pierwszy, ale jak widzicie po tym, ile on rozwalił, a ile rozwaliła super małpka, to jak najbardziej jest on wart swojej ceny. Pamiętajcie o jednym. Żeby zrobić super małpkę do tego poziomu, musicie wydać przynajmniej, tu macie 4, 6, 10, 30 000. Ta super małpka kosztuje około 30 000, 30–32 000. Natomiast maga, żeby zbudować do tej postaci, wydajecie coś w granicy 15, nawet chyba mniej, chyba 13 000, więc dwóch magów równa się jedna super małpka. Różnica? Jest jak najbardziej. Ale nie ukrywajmy, super małpka ma o wiele większy zasięg, więc no to jakby daje jej to przewagę, że jednak buduje się zawsze super małpkę, a niekoniecznie maga, jako ta największa siła waszego ognia. Jak najbardziej. Główna siła ognia to jest właśnie super małpka, tym bardziej w tym moim buildziku aktualnie. Widzicie, DDT nie istnieją, gdy ten sabik jest w grze. Dosłownie one nie istnieją. Zresztą to widzicie teraz, jak to wygląda. Wszystko co leci, Sun Avatar tu głównie ściąga, a niekoniecznie Wizard. Ale jest mocny. Wizard jest jak najbardziej mocny. Dobrze, to chyba czas na... Dlatego myślę, czy drugi Sun Avatar... Na pewno pójdę pod to, to jest pewne wręcz. Drugi Sun Avatar, czy jednak dolna ścieżka. Wiecie co, chyba szczerze drugiego Sun Avatara. Będzie chyba spoko wyjście. Drugi Sun Avatar będzie jak najbardziej ok. Strzelmy jak najbardziej. Widzicie, DDT nie ma. Jak ktoś was nie pamięta, jak działa ten sabik, to po prostu polega na tym, że szczela zawsze jedną, czyli jednym takim skillem. To troszeczkę on jest chyba gorszy niż taki standardowy, który ja mogę użyć. Każdy sterowiec, który wyjdzie. Czyli każdy sterowiec, który wyjdzie, dostaje taką oto rakietką prosto w dyszczek. I no praktycznie Moaby giną na shota, DDT giną na shota, natomiast BFB jest odwalane chyba prawie że całe, bo to chyba 3 warstwy albo 4 warstwy on ściąga, więc naprawdę tutaj większość zostaje rozwalona, więc jak najbardziej jest to strasznie mocarne. No zresztą widzicie teraz, 95. runda to są DDT za każdym razem, one nie istnieją. A te wzmocnione Moaby dostaje im delikatnie życia. Nie za dużo widzicie tutaj, macie pokazane. To jest praktycznie już wszystko. Jeden shot i one padają. No tak, dla Zonga to tak nic nie robi. Te rakietki są za słabe, chociaż zwykła rakietka Zonga rozwala. No to mówię, ta rakietka jest troszkę innej siły ognia, niżeli te wyszczeliwane z automatu. Więc tutaj jak najbardziej nie można nic zrobić. Ninja małpkę. Myślę, że to jeszcze postawić na sterowie, żeby się przed nim troszkę chronić. Ale myślę o nim chyba jednak. Jest w zasięgu, jest w zasięgu. I pójdziemy w dolną, górną ścieżkę, pod to. I widoczność nie, pójdziemy w tą ścieżkę. No i dobra, to jest dodatkowy jakby nasz damage, dodatkowy nasz wybuch, bo widzicie, że już powoli no coś się dzieje, coś się po prostu dzieje, więc jak najbardziej trzeba się tutaj leciutko zacząć powoli wzmacniać. Oczywiście chciałbym jeszcze postawić tutaj shredderka, ale jak widzicie, że już leci Zonguś, znaczy badzik, to już nie ma sensu, chociaż niestety nie mam rakiety, bo już ją zużyłem, to jest troszeczkę słabe, no ale okej, Użyjmy ją teraz szybko, żeby Zongi były jeszcze w zasięgu naszych głównych jednostek i jak najbardziej wszystko padło. Jak widzicie, 21 minut. Może nie, samej gry może było 19 minut. Tyle nam zajęło rozwalenie właśnie bada. I teraz to, co jest najważniejsze i każdemu z was polecam do niestety dojść, żeby sobie kliknąć raz na dalej i odebrać Instant Monkey 030. Też mi pisaliście, że chcielibyście odcinek właśnie tylko i wyłącznie z tych instantowych małpek, bez ich polepszania. Zrobimy taki, ale zobaczymy jeszcze kiedy tak naprawdę, bo troszeczkę się boję, cykam tego, więc myślę o takiej małej asekuracji, żeby stworzyć sobie jakby kopię na komórce, po prostu stworzyć sobie kopię na komórce i wtedy po prostu jakby aktywować dopiero to wyzwanie. No nie wiem, wiecie, chcę tutaj troszeczkę się zabezpieczyć jeszcze przed tym, żeby jednak tutaj faktycznie nie przegrać, znaczy nie zmarnować wszystkich małpek, bo to głównie chodzi o to, żeby wszystkich małpek nie zmarnować od razu. One jak troszeczkę mnie kosztowały, żeby jednak je tutaj wyekspić, więc jak najbardziej no przydałoby się, że one tutaj jednak były cały czas ze mną. No tak to wygląda. Tak to u mnie po prostu teraz wygląda. Stawiam teraz te jednostki bardziej po to, żeby rozwalać te odporne na moich, prawda, czyli na magię. Bo główny mój damage to jest właśnie od magii, więc muszę się przed tymi fioletowymi troszeczkę zabezpieczyć. I to jest taki setup, który może spokojnie przez no, dłuższy czas tutaj wytrzymać, jak najbardziej. Dwa Sun Avatary z alchemikami pustowane, plus nasz sabik. To już jest bardzo mocny setup. Zwiększymy go po tą stronę, bo jednak to jest lepsze dla mnie. I jak najbardziej oni sobie mogli bardzo fajnie teraz działać. Ale to nie o to chodzi, żeby grać do maksymalnej rundy, tylko żeby przychodzić wasze wyzwania i takie właśnie mapki jak teraz, kiedy to troszeczkę trudniejsze i pokazując wam, jak to prosto możecie wyprzejść, nawet na Chimpsach. Chimpsy, czyli każdy z was, jeśli ma tylko odblokowane te poziomy co ja przy małpkach, może przejść właśnie każdą z tych mapek. Bardzo mocne, prawda? To jest bardzo mocne i zawsze mi wiecie, jak już przejść każdą praktycznie mapkę. Nie ma za co. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie o komentowaniu, łapkowaniu, jeśli macie tego ochotę, będzie mi bardzo ciepłutko na serduszko i pamiętajcie nowe osoby o subskrypcji i widzimy się w kolejnym materiale. Na razie, hej, pa!